Cześć, siemanko, z tej strony Kulturalny Lis. I dzisiaj zagramy w grę pod tytułem World of Goo. W grze kierujemy takimi kółkami, a zaraz się dowiecie. Rozdział pierwszy. Lisek. Lato! Lato, lato wszędzie. Coś tam. Oj, będzie. Dobra. I chyba właśnie na tym gra polega. Ja w nią kiedyś grałem, zdecydowałem się. Musimy się dostać do tego czegoś. Przesuwałem. I one muszą się dostać i muszą się zapytać. Potem można przesuwać. No to mamy wymagania minimalne. Kontynuuj. To jest chyba ropa. Zostawiam te gliczki ropę chyba. Ale nie jestem pewien. World of Corporation. Jak przejdziemy do tego? Tak przejdziemy, nie wiem. Kilka levelów na początek. Żeby wam zaprezentować grę. Łatwiejsze niż myślę. No. No pies szczeka, nie wiem czy będziemy spać. Mamy tutaj podpowiedzi różne. Tu nie możemy spaść. Dobra. Po drugiej stronie niewielkiej rozpadliny ukazała się kolejna tajemnicza rura. Jej otwór wyglądał ciepło i przytulnie. Gluty zachodziły w głowę. Dokąd może ona prowadzić? Artysta malarz. To jest osoba, która będzie nas często nawiedzać. I tutaj kolejny mamy. Jak ja się tu dostałem? Żonny przygód. Artysta malarz. Nie można budzić. Więc... O, jak widać, obudziłem takiego głupka. I do góry. I level mam skończony. Niech wszystkie kontynuuj. Trzeci level opracowaliśmy. Niski zwis. Mamy się chyba dostać. Tu. Dobra, niski zwis. Śmiesznie. Gra jest szybka. Szybko się w nią gra. Fajna jest ogółem. I tu na też inne gluty, jak widać. Proszę. Nie ma podpowiedzi? Zobaczmy. Wygląda na to, że nikt nie odwiedzał tej jaskini od tysięcy lat. Aż do dziś. Gdy rura przebiła się przez sklepienie, promienie słoneczne musiały oślepić te rzadkie gluty albinosy. Biedactwa nawet nie zauważyły, kiedy zaczął padać śnieg. Może obudzą się i gdy będą miały na co wskoczyć. Artysta malarz. Chodzi o ten kole. Konstrukcję tu. No. Chodźcie, przyjaciele. Wszystkie obudzi. My 8 uzbierać, co prawda? Ale wszystkie. Chodź. I musimy się dostać tutaj. No dobra. To jest taka gra logiczna, słowa. Fajna. Spoko. Piątkowe wieczory, jak chcecie się odstresować. To proszę bardzo. Możecie zagrać sobie World of Goo.
polecam. Nie? No dobra. Wszyscy... I kontynuujemy. Pływają. Też takie ropie chyba. Cel 8 i gram 14. Nadwyżka plus. Spoko jest z grandłem. Ja wam polecam. Mówię na takie wieczory. Ziemia drży. Co to się stanie? World of you Corporation. Yeah. Już otwarte. O, i a propos, Światowa Korporacja Grup, o co chodzi? Mamy coś takiego. Wchodzimy tu. Ojej, żebym nie zepsuł. No, ja. I tutaj mamy chyba zaraz to zrobić. Ogólnie nie... Tak, no, właściwie no już nie gra nic w tą grę. Drogi użytkowniku, musisz być połączony z internetem. Właśnie gra, to nie teraz. Idź. I co tu mamy? Gdy kończysz kolejne poziomy, wszystkie zebrane przez ciebie nadwyżki glutów, czyli te, które są dodatkowe, wysyłane są tutaj. Jak dobrze jest znowu widzieć. Choć wygląda na to, że straciły swoją esencję. No. To musi być kampus 2.0 Światowej Korporacji Glut. Podobno pracownicy dostają darmowe śniadania, a na spotkania jeżdżą skuterami. Kierownictwo Światowej Korporacji Glut twierdzi, że ten obszar jest nieskończony we wszystkich kierunkach. Ale jeśli się przyjrzysz bardzo uważnie, w oddali możesz zobaczyć wieże innych. Dziwne, że wszyscy chcą budować w górę. Co tam jest takiego ciekawego? No właśnie. Jakaś druga część, czy co? Do zobaczenia, artysta ma. Później się połączę. Na razie nie potrzebuję. Super glut! Jeśli wpadniesz w tarapaty, cofnę się w czasie. Ile ich mamy? Zginieć świetlika, aby cofnąć się w czasie o jeden ruch. Podekscytowane gluty cieszyły się na myśl zwiedzania systemu rury. Nawet jeśli miało to oznaczać pokonanie absurdalnie zakręconego terenu, jeden glut wspomniał chyba, że czuje się jak pancernik. Muuu! Moc całców tajemniczy artysta ma tym razem tajemniczy. No i jeżeli chcą to zmienić, to zniszczy nam tego gluta. Co prezentuje? No, starze klikniemy ryzyka, ale od nowa. Tak. Od nowa. Perfekto, my musimy to przejść. Mi się wydaje, że to będzie krótki odcinek. Już nie będę tego czytał i idziemy. Najważniejsze jest, żeby nie dotknąć tego. To jest trochę trudne. No. Zróbmy coś takiego. O nie. Nie! Nie umieraj! O! Gamako, no! Amigo! Amigo! Wszystko zabierzemy.
No i wszystkich zabierzmy. No będę nadwyżki chyba. Muszę coś wydają. Albo? No może już dwie będę. No jedno. Tutaj mi się spierdzieliło. No ale na co zrobię nic. Kontynuujemy. Mamy jedną nadwyżkę. Czyli trafia do tamtej korporacji. Lud. Jeden podsumuj. No i tak się gra jest taka spokojna, nie ma tak strzelanej czy nic. Dobra. To czy może to tu chodźmy. Pójdźmy tą ścieżką pod górkę. Areoplan. Niektóre gluty są lżejsze od innych. Nie, to... O, to jest to. Z balonikami. Otwórzcie bramę i lećcie, małpki, lećcie! Tylko nie zapomnijcie o mnie, okej? Okay? Szczerze, oddany artysta malarz. Nie mamy w górę się piąć. O, lećcie w górę. Jeden balon. W ogóle tych się nie da, tak? Przestale. Chyba trafi. Dobra, mamy dwie nadwyżki. Zawsze mówię te za punkty. Banjo Fistiego. Fistiego, no. Nie za wysoko, nie za nisko chyba. O, to jest to. My mamy utworka takiego. I nie możemy zaczepić ani o to, ani o to. Fisty! Fisty! Przysięgał, że nie będzie jak te żaby, które strzelałem kolorowymi lejmotami z buzi. Lecz zawsze zastanawiam się, jak by to mogło być. Artysta marsz. Nic nie ma. Tutaj balony odgrywają ważną rolę. I to bardzo. Jak widzicie. Mogę tu pierdzielnąć. Już nie będzie tak do śmiechu. Dobra. Jakby tego nie dotknęło. Kurde. 6 glutów tylko musimy ten. Jak to jest? O! Udało się. I mamy 3 nadwyżki. Spokojna gra, widzicie. Może przejdziemy w tym odcinku dotąd, to przejdziemy to. To będzie już ostatnia plansza. Wieża glut, patrzcie ile gdzie. I czym wyżej. To jest to, dobra. Spinaj się jak najszybciej, są silniejsze niż myślisz. Gluty będą musiały ze sobą współpracować, aby stworzyć prawdziwą wieżę glut. Niektóre z nich czują się, jak kiedyś już to robiły. Ale w tamtych czasach było więcej miejsca na eksperymenty. Pokój artysta malarz.
Siema. O kurde. Jeszcze wiatr lubię. Pamiętam kiedyś robiłem takie budowle, jak widzę. O, jak widzicie. To wie, czy to mnie przechyli. Ani mi się waży. Siulu jeden. Wiecie co? Teraz full fast, full fast. Full fast. Cofaj, 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 bo to ruch cofa. Nie no, o kurde, dobra, wiem, gdzie błąd zrobił. Widzę, widzę, tu widzę, widzę. Tu. Ale to jest przechyla gówno. Właśnie o tym mówię. Można pominąć ten poziom, ale nie no nie, on jest for fun, ale... Kurde, no. Trzeba podstawę na tym taką dobrą. Właśnie tak. Będzie nadwyżek. No i to trochę sporo. Wszystkie 37 zbieraliśmy. Dobra, co jest? Dobra. Tylko we 12 minut mamy. Więc jest
zbyt duży. Dobra. Pójdźmy do tej naszej korporacji światowej. Glut. Przejdźmy. No i tak. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na kolejne odcinki, na stare też. No i co? Jeszcze wam pokażę, albo się nie uda coś. Ja możemy reset. I C4. No. No dobra. No to więc, dzięki wam za odcinek serdecznie. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia, wieczoru, zależy kiedy to oglądacie, albo oglądasz. No i zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeśli się spodobał. No i co? No, cześć. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Hello.